Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Halo i dziś zajmiemy się tym cudem. Cholera. Jeszcze raz. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Halo i dziś zajmiemy się takim czymś. Jest to Halo, mitologia, przewodnik po uniwersum Halo. Zobaczyłem zupełnym przypadkiem to cudo w Empiku, nie mogłem przejść obok niego obojętnie, ja akurat, ponieważ jestem frajerem, zapłaciłem za niego 7 dych, no ale na stronie Empiku widziałem, że jest, można sobie to sprowadzić trochę talii do własnego Empiku, czy jakoś zamówić w ogóle przez ich stronę i można opuścić nawet te dwie dychy. No Przejrzałem na szybko, zobaczmy, bierzemy pierwszy lepszy strony, to jest akurat kiepskie do rekomendacji, ale tu już wygląda fajnie. Tu już wygląda fajnie, tu wygląda bardzo fajnie. No to człowiek sobie pomyślał, nie no biorę, tak? Idę. Idę do kasy, wystarczy mi już tego. Resztę sobie zobaczę na spokojnie. No i wziąłem to, zacząłem to sobie czytać. Czyli wiecie, tak sobie otworzyłem, zobaczyłem piękne grafiki tutaj nawiązujące, no... Wiadomo, której części serii mamy tutaj jeden, drugi ekran tytułowy. Mamy wstępniak, który wprowadza nas jakoś w jakąś fabularyzowaną stronę całej tej mitologii, czyli że jest jakiś kustosz, który nam tutaj przedstawia kroniki, jakie sporządził. Mamy bardzo fajną chronologię, najstarsza chronologia to jest, już patrzę, starożytni, czyli Precursors. Miałem mówić oryginalne nazwy, więc nie będę tego... Trzymał 10 milionów lat przed naszą erą i leci przez prekursorów, ludzi, wydarzenia z gier, pierwszej trilogii, wydarzenia, później Prometean i kończymy na Sangelios, Genesis i generalnie końcówka Halo 5. To jest właśnie to, to jest bardzo aktualne wydanie, wyszło. W oryginale w 2016, no i po polsku też dotarło do nas w 2016. I to w sumie nie jest coś dziwnego, bo ile mamy parę takich stron tekstu. Tak bardzo dużo stron wygląda tak, są przepiękne rysunki, mamy podpisanych autorów, więc możemy sobie tutaj ich fanować, jak będziemy chcieli. Bardzo małe tutaj wstępniaki i o takie tekciki. To nie jest zbyt dużo, biorąc pod uwagę, że tam stron jest 200. Z małym hakiem. No i zdaje się, że nie było tutaj zbyt dużo właśnie do tłumaczenia, porównując chociażby do jakiejś książki, tak, bo mamy świetne grafiki, z których praktycznie Halo słynie. Wygląda to wszystko strasznie fajnie, mamy oczywiście wszystkie odsłony Halo Warsy też. No i o co tutaj chodzi? Ja doczytałem gdzieś o tutaj, insurekcję przeczytałem, będę zaraz wchodził w epokę Spartan, czyli no dopiero tyle. Dopiero tyle przeczytałem, średnio mam czas z czytaniem książek, lewo się wyrabiąc własnymi komiksami, więc no z czymś ta, coś takiego też jest niestety na razie na drugim planie. Ale póki co jest, jestem po prostu w szoku. Czuję się, że nic nie znałem uniwersum Halo. Zero. Zaczynam tutaj od starożytnych. Starożytni tutaj są określani starożytni, albo prekursorzy. To są foranerzy w tym przypadku. To jest ta, ten problem z tłumaczeniami, o którym mówiłem dosłownie materiał temu. Ja to przeglądam, ja to czytam, ja widzę, że ja nic kompletnie nie widziałem o tym uniwersum. Po prostu naszła mi ochota jedna wielka, żeby wziąć swoje filmy o prekursorach, swoje filmy o... Gdzie oni są? O covenantach. Po prostu wziąć to wszystko z kanału, wyrzucić w pieruny i nagrać to od początku, bo tak dużo fajnych informacji to jest, z których nie uwzględniłem, że wydaje się to po prostu biedne to, co robiłem do tej pory i im trochę skromniejsze. Teraz mogę... Jakby już zagwarantować, że mam tutaj bardzo fajne źródło informacji, z którego będę sobie korzystał na równi z jakimiś źródłami internetowymi i do którego będę mógł praktycznie bezpośrednio odsyłać dzięki temu właśnie egzemplarzowi. Jest to naprawdę niesamowita rzecz. Otwarcie oczu na naprawdę mnóstwo aspektów tego uniwersum. Wszystkie wojny kowenantów, jak oni się złączyli, losy prekursorów z potopem ze wszystkim. To jest bardzo zabawny fragmencik z... Ze starożytnym, przedwiecznym, jak on się nazywał, bo szybko znajdę, pierwotny, o, to jest pierwotny, to jest sztuczna inteligencja przez niego opanowana, razem doprowadzili do zakładu prom... Foreveranerów praktycznie. Nie miałem pojęcia, kto to kurcze jest, to jest po prostu niesamowite. Zdawało mi się też, że na przykład wiem skąd się wywodzi potop, czy plaga, jak chcę to tłumaczenie, które jest zupełnie inne niż to growe, ale się okazało, że nie, ja nic nie wiem, po prostu są takie, takie szczegóły, takie fajnie rozrysowane do perele, że po prostu kurczę, kupuję to wszystko, biorę i czytam z zapartym tchem, w miarę oczywiście yy, mijających dni, jak mi czas tutaj pozwala. I jestem naprawdę niesamowicie zachwycony tym, co się dzieje do tej pory. Jak mówię, nie macie co za bardzo porównać tego wszystkiego z grami, bo pewnie trafi się parę terminów, które się w grach jeszcze nie pojawiły. No jak na przykład ten pierwotny, nie mam pojęcia kto to jest, jak on był tutaj przedstawiany w, w grach w świecie uniwersum growym. No a tutaj się pojawia, będę miał problem oczywiście, żeby znaleźć jakieś informacje w oryginale, po nim będę musiał yy, przeszukać i się domyślać o co, o co z tym chodzi. No i te zawirowania różnorakie z tłumaczeniami nas własne, o których mówiłem w poprzednim filmie, ale jeszcze raz się do niego odnoszę. Pojawiają się także tutaj, mamy więc tłumaczenie książkowe, tłumaczenie o tego typu encyklopedii, czegoś, czegoś poza książkami, poza grami. No i właśnie same gry, które się niestety dość mocno różnią, nie ma jakiegoś tutaj ujednoliconego tłumaczenia. No i szukam cały czas tej strony. Co to jest? To jest oczywiście statek Infinity. Jeżeli znacie mój niezbędnik, jak on mniej więcej idzie, to zatrzymaliśmy się na literce H. Teraz mogę zradzić, że w produkcji jest kolejny film z serii Świat Halo i to będzie ostatni film ze świata Halo. To jest moje takie ogłoszenie na tę chwilę. Będzie ostatni film ze świata Halo, potem się zacznie nowa playlista. Spróbujemy temat ugryźć trochę inaczej i wykorzystać te źródła, które mam w tej chwili tutaj w ręce. No a potem jest oczywiście i jak coś tam i wybrałem na ten moment i jak Infinity, jak widzicie. już tutaj parę informacji, które bardzo się przydadzą przy tego typu filmie. No i będzie trochę może szczegółów, nie tak ogólnie jak zwykle. O, tu kolejny jakiś statek. Proszę bardzo, możecie sobie poczytać. Taki mój prezencik dla Was. No i powtarzam, przepiękne. Przepiękne tutaj rysunki, mamy fragmenty z ODST, mamy, o to jest z to jest książki Nowa Krew, Świeża Krew, First Blood, nie, New Blood o Baku. To jest fragment z Halo Nightfall, czyli jest naprawdę tutaj bardzo dużo elementów w tego uniwersum, oczywiście Halo 4. No i nic tylko się cieszyć, brać się do czytania, ja jestem naprawdę po tym co czytałem jestem absolutnie zachwycony, wspaniałym źródłem informacji ze świata Halo i to widzicie, kurczę, to nie trwa zbyt, to nie zbyt duże, to jest fragment o kompozytorach, potem to się rozwija i jedziemy dalej, to nie ma z tego wcale dużo ściany tekstu na tych wszystkich fanowskich stronach są dużo bardziej przerażające. Ja w takim razie polecam to wydanie, oczywiście zamówić sobie najpierw ze strony Empiku, żeby zaoszczędzić te dwie dyszki. No i dziękuję Wam za uwagę, widzimy się następnym razem. Cześć!